Na terenie dawnej jednostki wojskowej przy ulicy Pułaskiego w Suwałkach niegdyś stacjonowało wojsko. Wiele lat później kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla. Gdy wybudowana została nowa świątynia, budynek stał pusty. Pomysł na jego zagospodarowanie pojawił się niedawno. Zdecydowano, że w pokoszarowym budynku powstanie dom opieki dla osób w jesieni życia. Ten budynek jest bardzo starym budynkiem, jest to budynek zabytkowy. Od pewnego czasu, dzięki księdzu biskupowi Ełckiemu, dzięki kurii biskupiej Caritasowi, właśnie ten budynek nabiera życia, zresztą też jak Państwo widzą, i to życie będzie polegało na tym, już polega na tym, że właśnie w tym budynku, w tym gmachu będzie DPS, Dom Opieki Społecznej, będzie miał on taką nazwę bardzo szczególną, a mianowicie Misericordia, czyli miłosierdzie, inaczej miłość. Wiemy o tym, że w Suwałkach jest już taki DPS Kalina i wiemy też o tym, że tam są pewne problemy, żeby do niego dostać się, żeby tam zamieszkać. Dlatego właśnie będzie to takie odciążenie, bo jak wiemy, my jako Polacy, my jako naród, jako Suwalczanie, starzejemy się, nie tylko Suwalczanie, ale także Suwalszczanie, bo to nie będzie tylko dla Suwałk, ale dla diecezji i dla tych, którzy będą tutaj chcieli zamieszkać w swoim czasie, a stanie się to, myślę, tutaj pan kierownik potwierdza i władze, że 2-3 lata. Gmach przyszłego domu opieki wymaga ogromnego nakładu pracy. Jego wnętrze zostanie gruntownie przebudowane, dostosowane do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych. Tutaj zamieszkają w swoim czasie ludzie starsi, ludzie schorowani, ludzie, którzy potrzebują opieki bardzo szeroko rozumianej, tej opieki fizycznej, opieki medycznej, opieki zdrowotnej, opieki kulturalnej, każdej po prostu opieki, jaka jest potrzebna dla starszego człowieka. Będzie tu około 90 osób. Zaplanowano tu jedno dwuosobowe pokoje, gabinety medyczne, centrum rehabilitacyjne, pomieszczenia terapii zajęciowej, stołówkę, kuchnię, pomieszczenia stanowiące niezbędne zaplecze. Stworzenie takiej placówki jest niezwykle kosztowne. Jest specjalne konto, jest też wydany, jak Państwo wiedzą, taki specjalny kalendarz miłosierdzia. I gdyby ktoś z Państwa chciał nabyć taki kalendarzyk, to ofiara z racji tego kalendarza, to jest taka malutka, naprawdę bardzo malutka cegiełka na tego rodzaju budynek, na tego rodzaju miejsce, gdzie właśnie będą w swoim czasie mieszkali ludzie. Pamiętajmy, od grosza do grosza można uzbierać się kokosza, chyba to mniej więcej tak to brzmi. Patronem nowego domu opieki będzie ksiądz Kazimierz Hammerschmidt, nieżyjący już suwalski kapłan, cieszący się niezwykłą sympatią i szacunkiem mieszkańców naszego regionu. Suwalczani, proboszcz świętego Kazimierza, wróćcie. Jednak sentyment, prawda, ma zawsze coś do powiedzenia i przebitki ogromno. Tak, proboszcz świętego Aleksandra, który będzie patronem tego miejsca. Jak wiemy, ksiądz Hammerschmidt był otwartym na ludzi będących w potrzebie. Jego serce było ogromne. Miał też nie tylko ogromne serce, ale miał ogromne datki, którymi właśnie wspomagał ludzi biednych, ludzi będących w potrzebie. To jego serce czasem zbyt duże było nieraz wykorzystywane, ale nie o to chodzi. W każdym razie właśnie suwalczanin, proboszcz suwalskiej parafii świętego Aleksandra będzie właśnie tym, który będzie patronował tutaj tym ludziom, którzy będą tu mieszkali i być może już będzie nawet wywieszony na ołtarze jako już nie sługa Boży, bo to jest kandydat, ale jako błogosławiony. O to też modlimy się. Ksiądz Lech zachęca do wsparcia inicjatywy. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał, będzie mógł, prawda, bo nieraz można chcieć, a nie może człowiek, prawda, dlatego te dwa warunki i chcę i mogę. Jeżeli Państwo skorzystają z tego, to na pewno to będzie rosło szybciej, a w zasadzie będzie te prace, które są tu wykonywane, będą wykonywane też w sposób bardziej taki, że tak powiem, sprytny, czyli w sposób taki bardziej skuteczny. Kochani, życzę sobie, żeby właśnie to miejsce, w którym stoimy, ten budynek, w którym stoimy, żeby on jak najszybciej został oddany do użytku. Na to ludzie czekają, ludzie starsi, ludzie schorowani, ludzie, którzy nie mają właśnie takiej pomocy fachowej, która właśnie jest potrzebna. Wpłat można dokonywać na konto Caritas z dopiskiem DPS imienia księdza Kazimierza Hammerschmidta w Suwałkach. Dom może stać się naszym wspólnym dziełem.